Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o preparacie, o którym wspominałam Wam jakiś czas temu. A mianowicie w filmie na temat kosmetyków, które warto inwestować, wspominałam Wam o tym, że jednym z takich preparatów jest między innymi serum. I padło bardzo dużo próśb o to, żebym poleciła Wam jakieś dobre serum. Takie, które rzeczywiście ma bardzo ciekawy skład i może w fajny sposób zadziałać na Waszą skórę. Dlatego też pomyślałam, że zrobię dla Was serię tego typu filmików. Będą preparaty nawilżające, będą kremy pod oczy, będzie serum, będą peelingi, produkty myjące. I właśnie, dzisiaj lecimy z pierwszą częścią, jeśli chodzi o serum. Dlaczego z pierwszą częścią? Bo mam naprawdę bardzo dużo tych preparatów Wam do pokazania, ale też do polecenia. Zacznę tę moją propozycję dla Was od kosmetyków ułożonych pod względem ceny. Bo myślę, że tak będzie najlepiej. Czyli zacznę od tych, które są tańsze i przejdę do tych, które są droższe. Myślę, że każdy z Was powinien coś ciekawego tutaj dla siebie znaleźć pod względem składów, zastosowania, działania na skórę, ale też właśnie ceny. Pierwszy preparat, który Wam dzisiaj polecę, będzie to koktajl olejowy Bandy z aktywną witaminą C. Dlaczego ten preparat? Zacznijmy może od tego, Tak, wiem, widzicie dwie buteleczki, ponieważ ja kocham ten kosmetyk, ale kocham go ze względu nie tylko na skład, ale przede wszystkim na działanie. Jedna już jest całkowicie zużyta, druga w połowie, ale no właśnie, skupmy się na tych najważniejszych faktach. Po pierwsze, skład tego kosmetyku jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zaczynając między innymi od witaminy C, ponieważ mamy tutaj w tym składzie taką formułę witaminy C, taką formę witaminy C, którą możemy stosować przez cały rok, bez względu na rodzaj skóry. Również jest ona polecana osobom, które posiadają skórę wrażliwą. I to jest też taki typ witaminy C, która jest fotostabilna, więc możecie ją stosować za dnia. A nawet, bym powiedziała, poleca się stosowanie witaminy C w porannej pielęgnacji, w połączeniu jeszcze z wysokim filtrem, dlatego że ona fantastycznie usuwa wolne rodniki z naszego organizmu, działa lekko rozjaśniająco, działa przeciwzmarszczkowo. Witamina C jest fantastyczną substancją i ja już Wam wielokrotnie ją tutaj polecałam. Ale chciałabym Wam polecić szczególnie właśnie ten preparat olejowy ze względu na zastosowaną witaminę C, bo nie ukrywam, że w większości preparatów z witaminą C typu serum znajdziecie kwas askorbinowy. A kwas askorbinowy jest jedną z najtańszych form witaminy C, ale też jest taką formą, która może uczulać, uwrażliwiać, której nie powinniśmy stosować w okresie letnim. Okej, powiecie, mamy teraz jesień, zaraz wejdziemy w zimę, dlaczego akurat teraz Wam polecam ten kosmetyk, a nie na przykład latem? Otóż ja już Wam o nim wielokrotnie wspominałam i też jeszcze przed tym okresem letnim, natomiast chcę Wam dzisiaj go polecić i przypomnieć, że jeśli szukacie dobrego preparatu z witaminą C, który będzie miał bardzo fajny skład, będzie zawierał stabilną formę witaminy C, tę formę olejową, to proponuję Wam właśnie ten koktajl. Zapytacie mnie dla kogo? Tak naprawdę mogą go stosować wszyscy, bez względu na stan skóry, rodzaj skóry. Ale musicie wziąć pod uwagę to, że mamy tutaj formułę, która jest lekko olejowa. To nie jest taki typowy olejek, ja bym powiedziała bardziej taki suchy olejek. On się będzie szybko wchłaniał, co nie zmienia faktu, że będzie dawał takie odczucie olejowe na skórze. Więc niekoniecznie mogą ten preparat pokochać osoby posiadające skórę problematyczną, tłustą lub też mieszaną. Ja co prawda należę do tych osób, które mają cerę mieszaną i bardzo lubię stosować ten olejek, ten koktajl olejowy. Natomiast widzę, że są takie dni, kiedy wystarczy, że nałożę go na moją skórę i już nie potrzebuję jakiegoś mocniejszego nawilżenia, a są też takie dni, kiedy moja skóra jest bardziej przesuszona i wtedy lubię jeszcze na ten olejek nałożyć preparat nawilżający. Zwróćmy jeszcze uwagę na moment na to, co mamy w składzie, oczywiście oprócz witaminy C.
W składzie tego koktajlu olejowego znajdziecie między innymi takie substancje jak tripelargonin, mamy tutaj olej arganowy, mamy skwalan, które będą działały nawilżająco na naszą skórę. Mamy witaminę C, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest też fermentowany olej z arcydzięgla, olej buriti, witamina E oraz bakuchiol. Bakuchiol, który jest roślinnym odpowiednikiem retinolu. Oczywiście są tutaj również substancje tworzące konsystencję tego preparatu i mamy też związki zapachowe, więc musicie wziąć to pod uwagę. Natomiast do reszty nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie mogę powiedzieć, że jest to kosmetyk, który zawiera bardzo dużo chemii, bo tak nie jest. Skład jest bardzo okrojony, mimo tego, że znajdziemy tutaj substancje tworzące formułę tego kosmetyku i też substancje go zabezpieczające. Ale mamy substancje aktywne, bardzo fajne substancje aktywne. Mamy ciekawą formę witaminy C, która będzie sprawdzała się praktycznie u każdego. Ja Wam polecam wypróbować ten oto olejek, ten koktajl olejowy. Jeśli szukacie fajnego produktu z witaminą C, myślę, że powinniście go przetestować. Drugi preparat, który Wam teraz polecę, jest to marka azjatycka, który ma bardzo fajny skład i jest on znacznie większy, jeśli chodzi o skład preparatu z Bandy, który Wam przed chwilą przedstawiłam. Natomiast jest to taki preparat, który myślę, że będzie dawał fajne efekty w zastosowaniu do każdego typu skóry, ze względu właśnie na substancje aktywne, które się tutaj znajdują. Mam na myśli serum Pure Heals, Centella 90, ampułka, czyli serum, które zawiera w składzie wąkrotę azjatycką. I ta substancja znajduje się na pierwszym miejscu w składzie, co oznacza, że jest ona, jest jej tutaj najwięcej, jest ona też bazą tego kosmetyku i bardzo duży plus dla producenta właśnie za to. Oczywiście bazowa woda, która bardzo często pojawia się w różnych kosmetykach, gdzieś tutaj w składzie tego kosmetyku również się znajduje, ale nie tworzy bazy. Mam nadzieję, że się nie zaplątałam i wiecie, o co mi chodzi. Dobra, wracamy do składu. Co tutaj znajdziemy oprócz tej wąkroty azjatyckiej? Otóż mamy tutaj wodę aloesową, mamy niacynamid, mamy argininę, wyciąg z herbaty, wyciąg z rumianku, z magnolii, z propolisu. Mamy też olejek eukaliptusowy, adenozynę, lecytynę, skwalan, masło shea. Mamy także ceramid 3. Jest tego sporo. Oczywiście mamy tutaj również substancje tworzące konsystencję tego preparatu, zabezpieczające, czyli konserwanty, ale ilość aktywnych substancji włożonych właśnie do tego serum będzie działało, tak jak wspomniałam wcześniej, na wielu płaszczyznach. Mamy tutaj działanie nawilżające, mamy również działanie wspomagające regulację sebum, mamy też działanie przeciwzmarszczkowe, ale zarazem działanie rozjaśniające. Mamy tutaj takie substancje aktywne, które właśnie będą działały na różne problemy naszej skóry. Dlatego uważam, że to serum jest bardzo fajnym rozwiązaniem w pielęgnacji, jeśli posiadacie skórę mieszaną albo też skórę problematyczną i szukacie dla siebie takiego kosmetyku, który będzie działał właśnie na regulację sebum, na zmniejszanie widoczności porów, ale nie będzie skóry przesuszał, czyli będzie też dawał odpowiednią dawkę substancji nawilżających, działał na hydrolipidowy płaszcz naszej skóry, czyli będzie ją zabezpieczał przed działaniem zewnętrznym, ale też działaniem wewnętrznym, czyli nadmierną utratą wody. Coś dla osób, które już szukają preparatów przeciwzmarszczkowych, czyli działają, chcą zacząć działać na te pierwsze objawy, które pojawiają się na naszej skórze, pierwsze zmarszczki, jakieś kurze łapki. Świetny, świetny kosmetyk. Oczywiście droższy od preparatu marki Bandy, dostępny w Hebe, jak również w sprzedaży internetowej. Szukajcie, interesujcie się tym preparatem, jeśli właśnie czegoś takiego potrzebujecie. Lecimy dalej. Kolejne serum, które Wam dzisiaj polecę, jest to preparat, który uważam powinniście wprowadzić do swojej pielęgnacji, jeśli
Szukacie czegoś po lecie, co będzie regenerowało i nawilżało Waszą skórę, ale też zauważyliście, że pojawiły się na skórze jakieś niewielkie przebarwienia i chcecie na nie zadziałać. Coś, co ma bardzo dobry naturalny skład, nie zawiera żadnych substancji kontrowersyjnych, ale nie ma też olejów w składzie. Mam tutaj na myśli markę Caudalie i serię Vino Perfect. Serum, które właśnie będzie działało nawilżająco, regenerująco, ale też będzie działało na przebarwienia. I to jest też taki preparat, który możemy stosować przez cały rok. Ma bardzo fajną, lekką formułę, taką delikatnie białą, bardzo fajnie stapia się za skórą i będzie też dobrym rozwiązaniem tak naprawdę do każdego typu skóry. Co mamy w składzie? Otóż tutaj znajdziemy m.in. glicerynę, ale mamy też skwalan i witaminę E, które, no tak jak mówię, będą działały właśnie na naszą skórę nawilżająco i nie tylko. Mamy też viniferin, czyli taką substancję, którą stworzyła marka na bazie tych wszystkich wyciągów z winogron, która będzie działała silnie rozjaśniająco na naszą skórę. Silnie, powiedzmy silnie, bo to nie jest preparat złuszczający i to też nie jest preparat, który ma bardzo silne substancje usuwające przebarwienia. Natomiast jest to taki kosmetyk, który można spokojnie stosować w codziennej pielęgnacji. Zarówno rano, jak i wieczorem, albo tylko na przykład rano czy wieczorem. Będzie fajnie łączył się z różnymi kremami, z różnymi innymi preparatami, które później będziecie na siebie nakładać, na Waszą skórę. No i to, co chciałabym właśnie jeszcze tutaj dodatkowo dodać, pamiętajcie, że jest to marka, która ma bardzo dużo właśnie substancji pochodzenia naturalnego w składzie, czyli mamy tutaj mało chemii, coś dla osób, które szukają takich kosmetyków, które właśnie należą do tej półki bardziej naturalnych. Także ja Wam polecam kolejne serum, które myślę, że powinno Was zainteresować, jeśli właśnie czegoś w tym stylu szukacie, jeśli macie troszeczkę więcej gotówki, bo to jest już nieco wyższa cena, także powinno Was ono, myślę, że zainteresować. I na zakończenie dzisiejszego filmu polecę Wam ostatnie serum i to będzie marka Sesderma. Tutaj mamy już nieco inny skład, bardziej chemiczny ze względu na zastosowaną technologię. A mianowicie w tym serum serii Hydraderm TRX mamy zastosowaną, zresztą jak we wszystkich kosmetykach marki Sesderma, technologię, nanotechnologię. Czyli substancje aktywne zamknięte są w nośnikach, w liposomach, które dostają się głębiej do wnętrza naszej skóry. Przez co też ten kosmetyk nie może być preparatem naturalnym i ma tutaj dużo substancji, które będą tworzyły odpowiednią formułę tego preparatu, zawierały właśnie te liposomy, nośniki, które będą wprowadzały głębiej substancje aktywne do środka. A jakie mamy tutaj substancje aktywne, bo to jest bardzo ważne. Otóż w tym preparacie znajdziemy między innymi kwas tranexamowy, jak również kwas hialuronowy. Mamy tutaj kurkuminę, mamy niacynamid, lecytynę, witaminę E oraz retinol. I są to takie substancje, które będą działały na różnego typu przebarwienia. Kolejny preparat i kolejne serum, które mogę Wam polecić właśnie na ten okres jesienno-zimowy. Coś, co będzie działało nawilżająco na Waszą skórę ze względu na kwas hialuronowy, ale będzie też działało rozjaśniająco i będziecie się z czasem pozbywać przebarwień na Waszej skórze. Dodatkowo też będzie działało na regulację sebum, będzie działało w niewidoczny sposób złuszczająco i przeciwzmarszczkowo, będzie poprawiało strukturę Waszej skóry i działało na hydrolipidowy płaszcz ochronny. To jest najdroższy preparat z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokazałam, ale musicie liczyć się z tym, co powiedziałam na początku, czyli mamy tutaj zastosowaną technologię, nanotechnologię, dzięki której ten preparat będzie skuteczniej działał na Waszą skórę, ale też szybciej zauważycie pierwsze efekty. Musicie też wziąć pod uwagę to,
że to jest to, że jest to serum, które posiada substancje chemiczne. Nie są to co prawda substancje kontrowersyjne i też takie typowe zapychacze, jak to się mówi, ale takie substancje, które będą tworzyły formułę tego serum, by działało ono bardziej aktywnie na waszą skórę. Także widzicie, dzisiaj pokazałam wam cztery preparaty, które można zastosować do różnego typu skór. Tak naprawdę do wszystkich typów skór, bo mamy coś z witaminą C, a witamina C będzie działała świetnie na skórę naczyniową, skórę problematyczną, skórę suchą. Mamy coś, co będzie działało na przebarwienia, mamy coś, co będzie działało na nawilżenie skóry, przeciwzmarszczkowo, na regulację sebum, generalnie na wzmocnienie również tego waszego ochronnego płaszcza hydrolipidowego skóry. Te wszystkie preparaty, które wam dzisiaj pokazałam, są naprawdę godne zaufania i macie tutaj coś z różnych półek cenowych. Ja już wam wspominałam o tym, że serum to jest taki preparat, w który warto zainwestować nieco więcej gotówki. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj bardziej skoncentrowane substancje aktywne. Jest ich więcej, one są zamknięte w innej formule, przez co też wspomagają mocniej całą waszą pielęgnację. Oczywiście pamiętajcie o tym, że serum musi być czymś zamknięte, czyli jeżeli nałożymy preparat w postaci serum na naszą skórę, musimy na to nałożyć jeszcze jakiś krem, taki, który stworzy nam tak zwaną wersję film taki na naszej skórze, czyli taką warstwę okluzyjną, przez co też te substancje aktywne nie będą zbyt szybko odparowywały z naszej skóry i będą miały czas, żeby dostać się do wnętrza, żeby skóra je sobie pobrała i wyciągnęła dla siebie to, co najlepsze, to, co jest właśnie dla niej potrzebne. Także miejcie to na uwadze. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te preparaty, o których wam dzisiaj opowiadałam, czy już je może stosujecie. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, jak się u was sprawdzają. Też przypominam, że to jest pierwsza część dotycząca serum, bo mam dla was jeszcze kilka innych preparatów do pokazania, które będą działały też w okolicach oczu, które będą działały na skórę twarzy, szyi, dekoltu, ale też coś na ciało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Linki do produktów, o których dzisiaj wspominam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!